Pierwsze kroki w tworzeniu filmów, dźwięku i grafiki. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dawid Kubiak. W tym poradniku przedstawię Wam w pigułce wszystkie najważniejsze funkcje w programie Sony Vegas. Zapraszam do obejrzenia. Tak prezentuje się Sony Vegas. A teraz podstawowe informacje. W tym polu znajduje się tak zwana oś czasu, na której będziemy tworzyć nasz projekt. Naklikając prawą stroną myszki na osi, możemy stworzyć ścieżkę audio lub wideo. Jedną z metod jest importowanie pliku do programu za pomocą przeciągnięcia go na oś czasu. Gdy naklikniemy lewą stroną myszki i przeciągając ją tym samym, zaznaczamy pewien obszar, który będziemy chcieli wyrenderować. W tym miejscu znajduje się podgląd, w którym możemy śledzić nasze dotychczasowe efekty. Jeśli mamy niewystarczająco wydajny komputer lub jeśli nasz projekt zawiera wiele plików, warto wtedy zwiększyć płynność działania podglądu kosztem jakości wyświetlanego obrazu, zmieniając to za pomocą tych opcji. Ten przycisk służy do zapisywania w formacie JPG wyświetlanego aktualnie na podglądzie obrazu. Jest to użyteczne, jeśli chcemy wykorzystać daną klatkę do stworzenia np. miniaturki do filmu. Teraz przejdźmy do pięciu zakładek. Pierwsza z nich to Project Media. Tutaj znajdują się pliki, które powstają przy tworzeniu naszego projektu. Explorer to miejsce, z którego możemy zaimportować nasze pliki z dysku do projektu. Transitions, czyli przejścia, które możemy nałożyć, nakładając dwa klipy na siebie. Video FX są to efekty, które możemy nanieść na nasz materiał. Najużyteczniejszy z nich to chroma keyer, do wycinania jednolitego tła z filmu, który przykładowo został nagrany na green screenie. Kolejny to color calves. Za pomocą tego efektu możemy rozjaśnić lub ściemnić nasz materiał, jeśli jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. Ostatni to rozmycie Gaussa. to dzięki temu efektowi można zrobić między innymi to. A jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Na początku tworzymy dwie ścieżki wideo i teraz importujemy nasz plik wideo. Jeśli jego rozmiary nie odpowiadają wymiarom tworzonego przez nas aktualnie projektu, to wtedy można nie rozciągając go nienaturalnie, zostawić go w takiej wielkości jaki był, a pod spód umiejscowić taką samą ścieżkę, jednak odpowiednio powiększoną w ten sposób. A na koniec należy nałożyć wcześniej przedstawiony efekt, który rozmyje ten obraz. Możemy oczywiście sterować natężeniem rozmycia. Ja ustawię wartość rozmycia na 200. Dodatkowo, aby efekt był jeszcze lepszy, wchodzę w Track Motion i naklikam na 2D Shadow i zmieniam Blur na przykład na wartość 3. Oraz dopasowuje cień do własnych preferencji, ja pokryję go z obrazem wyjściowym. I gotowe. Ostatnią zakładką jest Media Generators. I z tej zakładki najważniejszymi podkategoriami są Credit Rule, czyli napisy końcowe, w których możemy stworzyć je w szybki sposób, jedynie wypełniając je własną treścią. Następna to Solid Color. Czyli podstawowe barwy, które możemy wykorzystać, na przykład gdy obrazek, który zaimportujemy, posiada białe tło, to możemy do kontrastu resztę tła również pokryć białym kolorem, aby wyglądało to atrakcyjniej. Ostatnia podkategoria warta uwagi dla początkującego to Titles and Text. Tutaj znajdziemy wiele animowanego tekstu. Teraz przejdźmy do skrótów klawiszowych. Klawisz S. Tym klawiszem podzielimy dowolną ścieżkę audio czy wideo na dwie części. Klawisz U, za pomocą niego oddzielimy ścieżkę audio od wideo. Klawisz M, dzięki niemu dodamy znacznik, który będzie przydatny przy rozbudowanym projekcie. Shift plus B służy do chwilowego wyrenderowania fragmentu projektu, tak aby podejrzeć dany fragment w odpowiedniej jakości i płynności. A teraz taki trik. Aby zwiększyć obszar chwilowego renderowania, należy przejść w Options i następnie w Preferences. Teraz przechodzimy do zakładki Video i zmieniamy wartość w Dynamic RAM Preview Max na około 60% dostępnej pamięci RAM w naszym komputerze. Teraz pokażę wam w jaki sposób można spowolnić i przyspieszyć nasz materiał wideo. Na początku zajmijmy się przyspieszeniem naszego klipu. Aby to zrobić, należy nakliknąć na koniec materiału i w tym samym momencie przytrzymać klawisz Kontrol. Teraz jedynie zostało nam odpowiednio zwężyć nasz klip, a oto uzyskany efekt. Gdy chcemy spowolnić dany klip, wystarczy, że analogicznie jak poprzednio naklikniemy na koniec materiału i przytrzymamy klawisz Kontrol. Jednak tym razem należy klip rozciągnąć. I to już koniec. W tym materiale poznaliście wiele funkcji, a także cennych wskazówek, które pozwolą Wam w szybki i komfortowy sposób stworzyć swój materiał wideo. Jeśli materiał był dla Was pomocny, napiszcie to w komentarzu, a także subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, ponieważ już niebawem kolejne części tego poradnika. A na dzisiaj to wszystko, dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam. Cześć!